Znajdujemy się na stoisku KUN. W tym roku KUN na powierzchni 3,5 tysiąca metrów prezentuje 67 maszyn, w tym 6 nowości. Maszyny KUN produkuje zarówno dla małych, jak i średnich i dużych klientów, w związku z czym mamy pełen asortyment maszyn do zobaczenia. Jeżeli chodzi o nowości, to ostatnio uzupełnialiśmy gamę siewników. Prezentujemy tutaj odnowione modele zarówno siewników pneumatycznych, jak i mechanicznych, również z napędem elektrycznym. Mamy nowy, kompletnie nowy rozsiewacz z wagą dedykowany dla mniejszych rolników. Nowy rozdrabniacz, który służy do pracy na plantacjach ziemniaków. I taką dużą nowością jest odnowiona seria pras. Pras zwijających serii VB. KUN już zaczął odnawiać te maszyny kilka lat temu, wprowadzając model 70, zwijającą prasę o najlepszych parametrach w chwili obecnej na rynku, o bardzo dużym zgniocie, maszynę dedykowaną do super profesjonalnych gospodarstw i firm usługowych. Następnie w tym roku dodaliśmy modele 55 i 60, gdzie 55 jest maszyną popularną w naszej gamie. I maszyna 60, również maszyna profesjonalna, dedykowana do troszeczkę większego klienta. Generalnie zmiany poszły w tych maszynach w kierunku wydajności. Ta wydajność, krótko mówiąc, wzrosła do modeli poprzedniej generacji o 20%. Jak to uzyskaliśmy? Jest kilka zmian. Maszyna ma mocniejszą konstrukcję, są zastosowane mocniejsze łożyska, mocniejsze główne łańcuchy napędowe. 20% większy zgniot, na przykład szybciej opuszczająca się podnosząca tylna klapa, też przekonstruowana rolka napędzająca w układzie podającym maszyny. To wszystko składa się na to, że sumarycznie maszyna jest wydajniejsza o 20%. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą maszyn.